Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkis, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Subnautica. Udało mi się znaleźć jakiś tam metal podczas tego, gdy szukałem sobie jedzenia. Znalazłem sobie 3 pepery, znalazłem sobie 3 sole, więc myślę, że na spokojnie zrobimy sobie jakieś jedzenie, które powinno nam starczyć na trochę dłużej niż jakieś, nie wiem, 2 minuty? Prawdopodobnie. Zjemy sobie to wszystko, co w tej chwili przygotowałem. Jesteśmy w stanie właściwie dokończyć bazę. Jak tylko zbieram troszkę dodatkowej ilości metalu. Musimy sobie stworzyć tutaj reinforcement. Z której strony? Z tej czy z tej? Bo mi to naprawdę obojętne. Tworzymy sobie tu i potrzebuję jeszcze jednego, tak jest. Potrzebuję jeszcze jednego kawałka metalu. Może gdzieś w tą stronę teraz popłyniemy i kawałeczek dalej, może coś znajdę. Jeśli nie, to będzie trzeba będzie gdzieś skręcić, o i tyle. Ale liczę na to, że znajdę tu może nawet nie jeden kawałek metalu, a trochę więcej. Okej, jeden jest. Jeszcze tak wyjrzę, tam widzę drugi, tu widzę trzeci, bardzo fajnie. Okej, jest jakiś schemat pewnie z Seamoth. Stasis Rifle, proszę bardzo. Wezmę, o, oczywiście bateria mi się musiała skończyć w międzyczasie. Nie mam niestety miedzi i niestety nie mam też grzybków, więc nie zrobię z powrotem sobie baterii. Chyba, że gdzieś po drodze tu bym znalazł skałkę, którą mógłbym sobie rozłupać. O! No po prostu idealnie. No po prostu idealnie mi wypadło. To gdzieś będzie w tą stronę. Nie zrobiłem jeszcze nadajnika, więc nie jestem pewien. Ale zgaduję, że tak. Ile mam miejsca? Jedno. Tu leży kolejny metal, ale już go nie zabiorę. Może jak wypłynę, tak, to oczywiście widać tutaj moją, nie wiem jak to nazwać, wyspę razem z bazą. Bo to jest dosyć spore. Niestety nie wisi to sobie aż tak w powietrzu jak chciałem, nie wiem też czemu. Może jakbym to wszystko zbudował sobie na platformach i dopiero potem usuwał platformy, to tych nóżek by nie było. No nie jestem niestety w stanie nic z tym zrobić. No ale trzeba sobie radzić. Tu. Przerabiamy metal. O właśnie, tą baterię stworzę od razu, żebym nie zapomniał. Jeszcze 2 metale, no i to na spokojnie nam wystarczy, żeby dokończyć tą bazę. Myślę, że najgorzej nie będzie się prezentować. Od razu przeładuj baterię, wyjmij to i będziemy craftować. Z drugiej strony jeszcze reinforcement. Okej. Ile teraz ma nasza baza? 17, to powinno wystarczyć na bardzo dużo rzeczy. Jeden. Tutaj drugi. Ale jest chyba podobnie na bazie. A nie, tutaj są akurat na 3 okna. Tego się nie spodziewałem. Ile mi braknie? Jeszcze te 2 okna zrobię. Jeszcze te 2 stworzę. Jeszcze będę musiał z tamtej strony, z tej ostatniej stworzyć. Czyli tu i tu mi braknie na ile? Na jedno okno. To jest względnie strasznie niedużo. Mam jedno, więc jeszcze muszę 5 znaleźć. No dobra. To nie będzie aż takie wyzwanie. Zrobienie, znalezienie 5 nie powinno być jakimś wielkim problemem. O, chodź tu, Pepper. O! Chodź tu. Zwolnij trochę. No, nie chce mi się go gonić. On chyba pływa tym samym tempem, co ja. To zbytniego sensu nie ma. Właśnie, jak już jestem tutaj, to chętnie pozabieram ten metal. Dzięki. Pozabieram metal, o tu jest kolejny. Tu jest kolejny. Od razu było się tu wybrać, widzę. Tu zawsze jest pełno metalu, o jest kolejny, ale już go nie zabiorę. Nie, bo muszę uzbierać jeszcze te 5 kwarców. Tak się zastanawiam, gdzie ja je pomijałem. Ale właściwie to pomijałem je wszędzie i to jest najgorsze, że ja nie miałem jakiegoś zbytniego systemu, jak je zbierać. A w tej chwili mogą być, o, po prostu sobie gdzieś leżeć. Tu jeszcze są 2, okej. Tu jest metal, którego nie zauważyłem wcześniej. Tu jest jeszcze jeden, okej, to braknie nam tylko jednego do znalezienia. Może gdzieś go tu nawet wypatrzę. Tu nie ma, tam nie widzę.
Tu jest. Czego znowu nie masz powietrza? Okej. O, jest to nawet blisko bazy. Możemy wejść, a jeszcze muszę sobie stworzyć tutaj drabinę. Ladder. No jak to wygląda w ogóle, jak jakieś jajo. Okej, stworzyło się. Titanium, a mogę sobie od razu, no tak, otworzyć. I mogę stworzyć też szkła 2. No więcej będę szkła potrzebował, też nie wyliczyłem. Więcej szkła ze względu na to, że potrzebuję jeszcze szafki porobić w tej całej bazie. No i to tyle, jeśli chodzi o to. Możemy wejść sobie tu i dokończyć nasze ostatnie okno. Mam nadzieję, że nie zacznie to pękać. Nie, jest jeszcze 8. No i to jest to, o czym mówiłem. Względne powiększenie takiej bazy przez właśnie okna. No tak jak tutaj nie wygląda ona wspaniale, tak tutaj się przeciągna. Przeciąga, Boże. No. Mamy nawet niezły widok na statek, który jest teraz cały? Okej, nie wnikam w ogóle. Raz jest cały, raz nie jest cały. Z tym save'em jest coś ogólnie dziwnego, ale nie chcę w to wnikać. Czasem się załaduje, on jest zniszczony, czasem nie. Po prostu wystarczy przeładować, ale nie wiem, czego to jest kwestia. Chyba że zaraz znowu zacznie odliczanie. Nie chcę wiedzieć. Trochę boli mnie to, że na przykład takich rogów nie jesteśmy w stanie wykorzystać, żeby to było całe praktycznie przeszklone. Wtedy by to strasznie nam otworzyło przestrzeń. No ale tak nie jest. Jeszcze tak myślę, jak tutaj porobić jakieś ewentualne szafki. Myślę, czy tu ich nie porobić w takich przejściach, bo nie mam takiego miejsca do nich. Chyba że pozamieniałbym te powiedzmy krzyżaki. Ale to znowu zamknąłbym sobie przejście tam. Chyba że stworzyłbym je tak. Czy tak? Szczerze to nie wiem. Musiałbym to porobić jakoś tak, żeby... O, tak jak tu, mogę sobie jakieś szafki poukładać i sobie przychodzić obok nich. Mówiąc oczywiście o czymś takim. O. I tu mogę sobie przechodzić i tu nie ma żadnego problemu. To jest nawet nie głupie miejsce i tu jest nawet nie głupie miejsce do craftowania. Bo tu jest sporo miejsca. Myślę, że tu moglibyśmy zacząć. Oczywiście tu szafka na samym środku. Albo na przykład w ten sposób. Jedna w tą, druga w tą, jeśli dam radę oczywiście. Lekko źle ustawiłem je. A konkretnie tą. Leciutko tak i w tą stronę, ok. Na razie tylko titanium jestem w stanie dołożyć, nic więcej. I to będę mógł sobie postawić kolejne szafki i będzie wszystko właściwie obok siebie. To jest nie najgłupszy pomysł. Będę miał do wszystkiego szybki dostęp. Czy tu jeszcze zmieszczę jedną? Proszę, fajnie by było. Niestety nie. Trochę titanium mam, ale nie na wszystkie niestety. Chociaż nawet mam na wszystkie. Jeszcze z tej odzyskam. Jeszcze mi 5 zostało. Tu jest Stasis Rifle Fragment. To tu jest to. Tylko gdzie zrobić sobie jakieś miejsce do craftowania? Chyba że to na przykład zabiorę. Postawię tu sobie Fragment Analyzer, którego na razie zbytnio... Chociaż widzę, że mogę? Naprawdę? Wiring kit computer, czyli mogę sobie obojętnie, który ja położę pomarańczowy, bo oczywiście kolory nie grają dla mnie większego znaczenia tutaj. I jeszcze postawiłbym sobie tutaj fabricator, który postawię od razu. I tutaj to, co mogę dołożyć, to dołożę. Wiring kit mam na pewno na tamtym pontonie. I jeszcze co potrzebujemy? Computer chip. Computer chip. Nie jestem w Craft Main Submarine. What? Okej, nieważne. Wiring kit, dobra. Czyli
Raz, dwa, trzy, cztery szkła. Cztery szkła, zabrać ten wiring kit i stworzyć ten computer chip. Dobra, to da radę zrobić. Ale to musimy wrócić na ponton i zabrać z niego parę rzeczy. I wtedy będzie można się już tu powoli przenosić. O, dobra, jest kwarc. Nadchodzi noc, to też całkiem nieźle, bo będę mógł sobie tego kwarcu zebrać. Ile ja potrzebowałem go? Na ile? Cztery sztuki, to już mam na jedno. Tutaj trochę titanium, to od razu będzie można odłożyć do szafek. Myślę, że ten cały panel taki, który miałem, powiedzmy, płaski, gdzie tam sobie ten reinforcement zrobiłem na tej ściance płaskiej. Tam sobie będziemy trzymać titanium i powiedzmy ewentualnie koper, jeśli będzie go trochę więcej, czyli tyle, ile na poprzednim save, czyli aż za dużo. Dobra, metal. Od razu szkło też, żeby nie marnować miejsca. Proszę. Proszę. Dobra. Cały metal mamy. Czy tu mi jeszcze jakiś kwarc został? Nie, zostało mi to. Zabierzemy to. Computer chip. Stworzyło się z silvera, którego chyba niestety nie mam. Silvera chyba nie mam. Nie, nie mam. Musimy mieć silver, dwie części tego dysku takiego, które się nie wiem właściwie jak nazywa. Czy jestem w stanie zebrać jeszcze cztery kwarce? Tak jest, to idealnie, bo jest noc, to może gdzieś bardziej prawą stroną. No, widać od razu moją bazę z dystansu. Teraz tak. Dziwna rzecz się stała, okej. Wypłynęło mi, mimo że nie powinno. Trzy i jeszcze jeden. Jest. To będę mógł stworzyć trzy szafki, do których od razu będę mógł sobie pochować część rzeczy. W tą stronę? Nie. Gdzie ja płynę w ogóle? W tamtą stronę. Cały czas źle pływam. Muszę sobie ten nadajnik ustawić też. Ale znając mnie, to zapomnę. No, pode mną chyba były też jakiś kwarc. Tak jest. Oczywiście pomijam go mnóstwo w nocy. Jakąś noc sobie na pewno spędzę na tym, żeby to pozbierać. Ale żeby też nie tracić zbyt dużo czasu. Teraz tak, to możemy stworzyć, to możemy stworzyć. A nie możemy stworzyć, bo nie stworzyłem szkła jeszcze i dlatego. Do tego możemy dorzucić wiring kit. Tutaj to. Tutaj to. Teraz tak, powiedzmy, że tu będę trzymał sobie złoto, jakieś tam magnezjum. To też na razie może sobie pójść tu. Dopóki nie mam tego computer chipa. Tu już szkła nie mam. Tutaj myślałem, że właśnie porobić sobie te szafki z metalami. Tutaj na razie nie wiem, co mógłbym pochować. Na razie nie mam pomysłu. Czy za tym, właściwie za tym też mogła być szyba i miała chyba być szyba. Ale zrobiłem szafki, więc mógłbym to wzmocnić nawet teraz. Reinforcement. O. Dobra, baza będzie trwalsza. Potrzebujemy dwa dyski zebrać. Takie, które chyba nawet gdzieś tu są. Tak jest, tu są dwa dyski. I teraz musimy jeszcze znaleźć silver. Silver będzie gdzieś dalej. Mam trochę titanium przy sobie. Pozbieramy też kwarc. Nie będę go teraz już wyliczał, bo wiem, że potrzebuję na pewno na jedną szafkę. Potrzebuję też na trochę więcej szafeczek. No i spróbujemy go gdzieś tu zdobyć. Titanium. Porozłupujemy kilka skałek. I może gdzieś mi się tutaj silver trafi. Ja wiem, że on ogólnie na głębszych troszkę terenach się pojawia. Ale liczę na to, że gdzieś go tu też trafię. Na razie też nie ma stalkerów, to się cieszę. O, tu jest skałka. Jest koper. To ewentualnie na jakąś zapasową baterię. O. Tu jest głębiej, może. Jest silver. Więcej nie potrzebuję, więc wracam. Na razie więcej nie potrzebuję. Postaram się też ogarnąć jakieś zapasy. O!
Chociaż tu jeszcze jak są dwie skałki. Dobrze, dobrze, rozumiem. No, okej. No, Stalker. Mogłbym też jakiegoś pepera złapać, bo ja chyba przy sobie soli nie mam. Nie mam ani trochę. Tu jest jakaś sól. A zaraz też zacznę głodować. A, rzeczywiście. Już jakiegoś pepera. Tu jest jeden, niech mi tylko nie ucieknie. O, mam go. Udało się. Będę musiał też sobie zapolować na te lepsze rybki, których też na razie nie mam. Od razu stwórzmy sobie to jedzenie. W czasie ja sobie na pół idę na górę. Czy już mogę ten computer chip stworzyć? Tak jest. To dokończmy kraftowanie tego. I myślę, że od razu moglibyśmy zacząć sobie Stasis Rifle badać. Niech się powoli robi. Szkła jeszcze nie stworzę, kopera też jeszcze nie. Dobra, koper też na razie niech będzie tu, póki jest go mało. Kwarc też. I myślę, że mogę też się do tamtej bazy przejść po resztę rzeczy. Trochę soli tam mam. Może jakieś rybki ogarnę po drodze. O, jest kwarc. Są nawet dwa. Może jakąś sól bym znalazł jeszcze, też by się przydała. Jakby nie patrzeć. Tu już kwarcu nie ma, tu jest sól, pięknie. Dawaj go. Chyba tyle, jeśli chodzi o to. Wracamy na ponton, który jest już tu, nawet go nie zauważyłem. Trochę soli, to bierzemy. Na sól też będę musiał mieć chyba osobną, albo chociażby na jedzenie osobną skrzyneczkę. I to jest tyle, co dam radę zabrać, tak? Tak jest. No okej. Postarałem się jak mogłem i wracamy do bazy. Zobaczę też, ile potrzebuję materiałów na nadajnik. Być może stać mnie już i wtedy bym sobie go zostawił. Bo wracanie do tej bazy jeszcze sami męczące, bo nie wiem, w którą stronę płynąć. Tylko względnie wiem, gdzie. Okej, ty sobie tutaj analizujesz. I tak jest zielony, mimo że wybrałem pomarańczowy. Jaki jest sens tego? Nie mam pojęcia. O, dwa kwarce, dobra. Tylko może najpierw jakąś sól sobie tu odłożymy. Trochę tej soli już mam. Weźmy sobie ten kwarc, przeróbmy go na szkło tutaj. Wybudujmy sobie tutaj szafkę. Powiedzmy, zaczniemy odtąd. I zaczniemy tu sobie już chować titanium. Proszę bardzo. Wszystko jest, tu się więcej tych szafek zmieści. Na bank, trochę szkła. I oczywiście po resztę rzeczy do tamtego pontonu, żeby się tu przenieść już na stałe. A miałem zobaczyć, co jest potrzebne na ten Beacon. Copper wire titanium, to już bym chyba w tej chwili był w stanie stworzyć. Copper wire, z czego to się tworzy? Dwa razy copper. Twórz. Jedno titanium. To sobie to stworzymy. Beacon. Dobra, jaki ty nadajniczku duży jesteś? Widzę, że niezbyt duży. Gdzie by cię tu zostawić? Tak myślę. Żebyś mi się tu nigdzie nie zawieruszył. Myślę, że mógłbym cię tu zostawić. Żebyś sobie tu nadawał. Może nie w ścianie, bo to byłoby złe. Ale tu możesz sobie nadawać. Pięknie. Teraz już będę wiedział, gdzie wrócić. Całe szczęście, a tam i tak nie wchodzę. Znowu widzę, będę potrzebował jakiejś rybki. To nie są pepery, to nie chcę. O, niestety peperów jest tu dosyć mało. Nie jestem zbytnio w stanie ogarnąć tu wszystkiego. Skrzyneczkę mogę zabrać sobie już. To możemy zostawić, to możemy sobie zabrać wszystko.
i akurat poza skrzynką. No dobra, to poza skrzynką. My god, zaraz mi braknie. Będę musiał znowu lecieć gdzieś. Chociaż jedną rybę złapałem, to powinno mi starczyć. Może też jakiś dok sobie dla Simofa takiego osobnego zrobię gdzieś tu w skale? To też by złe nie było. Ha, pomyślę nad tym na pewno. Jedna sól, która jest tu... Aha, odłożyć najpierw coś. Jedną sól. Jedną rybkę. Daje tylko 18 niestety. Trochę nad tym ubolewam. To sobie zostawimy. I jeszcze potrzebuję jakąś szafkę na sprzęt. I tak myślę, gdzie ją ustawić. Ona powinna być gdzieś przy wyjściu. Może tam? No, stasis rifle. On nam się przyda, jak będziemy się udawać z powrotem na Aurorę, żeby zebrać trochę itemków. I teraz się jeszcze zastanawiam, czy tutaj zrobić tą szafkę tak na wejściu, czy tu na przykład. Bliżej nie mogę podejść. Aha, tu w ogóle nic sobie nie wybuduję. Po wejściu jesteśmy tu. Tego zawijasu właściwie nie musiałem robić, ale zrobiłem, więc skoro już zrobiłem, to niech sobie będzie. Tak myślę, gdzie to ustawić. Może... co to było w ogóle? A, okno chciałem postawić, okej. Znowu ci się chce jeść i pić. Ta moja postać jest jakaś niemożliwa. To tak, teraz załatwmy tą sprawę na dłuższą metę. Dwa kawałki koralowca. Jakieś pepery. Jeśli mi oczywiście starczy głodu, więc złapiemy sobie jeszcze 4 grzybki. I pepery trzeba ogarnąć. Tu jest coś małego, które sobie pływają, hoverfishe chyba. Dobra, mam drugiego. Potrzebujemy jeszcze czegoś, jeszcze ze dwóch zwykłych rybek. Tu pływa sobie ten żółty Gary Fish. I jeszcze jakiegoś jednego. Pójdę, może zabiorę kostkę od razu. Albo choćby rozmontuję to. Z tego będę miał parę części. Mam jeszcze jakieś miejsce? Mam. Jeszcze ze dwie rybki bym ogarnął po drodze. Jest pepper, który zawsze mi próbuje uciekać. Okej, mam go. Tu była jeszcze jedna jakaś rybka. Tu jest. Okej, to powinno mi starczyć jako całkiem niezły posiłek. Teraz też widzę, gdzie płynąć. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, o której myślałem. Jeśli chodzi o ten cały dok dla Simofa. Bo nie wiem, czy widzicie, pewnie widzicie, ale tutaj jest taka bardzo fajna wyryta dziura. Jakbym tu sobie po prostu ogarnął jakąś taką skałkę, do której mógłbym go parkować. Myślę, że byłoby całkiem przyjemnie. Ile ja mam rzeczy? Sporo. Cooked pepper. Jedną sól miałem. Teraz tak, jeszcze wziąć ze trzy. Stworzyć blicza, to po pierwsze. Stworzyć drugiego blicza, to po drugie. Teraz musimy sobie zrobić wodę. Jedną i drugą. Proszę bardzo, woda już jest ok. Teraz nie wiem, co daje więcej. Czy whole fish? Whole fish daje 21. Warte zapamiętania. A nie mam już soli, tak? Przy sobie, to wezmę jeszcze jedną. A ile daje mi na przykład hopfish? 18, czyli mniej więcej tyle, ile Gary. No wy dwie jeszcze to sobie zostaniecie. Tak na wszelki. Wiring kit, computer chip, to się przyda jeszcze na bank. Tego cuba muszę schować do tej szafki, która jest tu. Jak oczywiście ogarnę jakieś szkło. W tym momencie też bardzo serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym będziemy oczywiście bawić się już, myślę, Nautilusem.
Zabiorę sobie konstruktora stamtąd i będziemy jego budować. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!